Siemano widzowie, nazywam się Patrzmy69, a wy oglądacie mój kanał. Zastanawiacie się na pewno, dlaczego tutaj tego? Dlaczego nie jestem na tym, co niby ja myślałem, że coś zrobię. Jak ten odcinek wskazuje, że w lata to jest 1 września, a następny filmik, który będzie wytłumaczenie o co chodzi, to będzie chyba wtorek, jeśli pamiętam. To. I no, po prostu jest mi przykro, że po prostu nic z tego nie wyszło. Tylko to już nie wiecie, o co mi chodzi, ale wytłumaczę wam to na odcinku. Przepraszam, ale tam po prostu mam tutaj kamerę, a tutaj jest kamera, której nagrywam. Przedstawię teraz kamerkę. Więc ze względu na to, że nic z tego nie wyszło, będziemy oglądać film Jawora. Tak, 24 godziny w lesie. Jak oni się przygotowali. Ja będę też oceniał ich, jak się oni przygotowali. Zgaduję, że słabo. Może trochę to... Nie? Strasznie słabe światło. Teraz jest za dużo. No, no to trochę lepiej. No, bardziej lepiej, no. Muszę się postarać o lepszą lampę. Dobra, oglądamy odcinek. To jest kto lepiej poradzi sobie w lesie. Lesie się wygrywa. Na pewno ja. Popełniłem błąd podczas nagrywania tego filmu. Nie byłem świadom, że to co robię jest nielegalne. Na szczęście szybko zareagowałem i nic strasznego się nie wydarzyło. Dlatego też publikuję ten materiał, żeby był dla was swego typu lekcją co do tematu ognia. Zanim Aha. Czyli coś musiałeś zrobić, prawda? Nic dziwnego, dobra, będę dalej. Zacznijcie bawić się w ognisko, to sprawdźcie, gdzie można to robić, bo jest wiele miejsc, które są... których nie wolno tego robić. Można zrobić, jak powiedział mój kolega Mateusz, którego oglądaliście na poprzednim odcinku, to można albo zapytać się, gdzie... Można mieć specjalne miejsca obiska, które można palić, albo można... Można po prostu robić to z dala po prostu bezpiecznie. Albo z harcerzami ktoś idzie. Dobra, nieważne. Tam się po prostu tam, gdzie można to wyznacza leśnik. Bo można dostać mandat. I to bardzo wysoki. Przeznaczone. Człowiek uczy się całe życie. Ja na szczęście bardzo szybko zareagowałem. Zresztą oglądajcie do końca. Dzisiaj sprawdzimy, kto lepiej przygotowałby się na przetrwanie nocy w lesie. Moim rywalem będzie nikt inny jak Aleksandra. Dzień dobry. I będziemy mieli 3 godziny na przygotowanie kempingu. Ale to jest nie fair, bo... O, 3. 3 godziny, to nieźle. Jak ktoś mieszka dalej, to ma problem. Jak ktoś mieszka niedaleko, to nie ma problemu. Ty byłeś harcerzem. No ale kiedy to było? Ja ona mnie... A ja w ogóle nie byłem harcerzem, tak powiem. Jakbym ja sam poszedł, to ja bym na pewno myślał głową, bo też tutaj trzeba pomyśleć, jak się chodzi na biwak, survival, czy na jakieś obozowisko. Nieważne, dobra, lecimy dalej. To jest 10 lat! Pamiętaj się takie rzeczy, jak przetrwać noc w lesie, czy coś takiego. Ja nie takich rzeczy nie robiłam. Moim jedynym namiotem, w którym spędziłam ostatnio, to tipi, który siedziałam w domu, albo robiłam sobie bazę z koca na krzesłach. No to jest... Akurat to prawda. A nic dziwnego, ja też trochę śpię w domu. Jest takim najwygodniej. Na dworze nigdy nie spałem. Żebyś mogła sobie zrobić bazę z koca na krzesłach. Czyli tak jak powiedziałem przed chwilą, będziemy mieli 3 godziny, a o tym, kto wygra, zadecyduje punktacja, którą przygotowałem. Więc będzie można zdobyć punkt za dach nad głową, ciepłe spanie, miękkie spanie, ogrzanie się w zimny wieczór, ciepły posiłek, jedzenie zdobyte w lesie i wygląd naszego całego stanowiska oceni Instagram. Jeżeli podobają wam się takie odcinki, gdzie rywalizujemy właśnie solo, to zostawcie koniecznie lajka, 30 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek. Mam polubić ten film? Napiszcie w komentarzu. Tego typu, no i oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby żaden kontent was... Zostawiajcie lajków, ja nie chcę nagrywać takich odcinków. Wracając... Nie, to jest akurat fajne, lepsze niż teraz robi Yoshi. Do tematu zasubskrybujcie kanał. Ale nie wszystkie odcinki Yoshiego są teraz... Znaczy, wszystkie odcinki teraz są trochę nudne i głupkowate jego montaż. Najbardziej mieliby tego wąsacza, co się tak... Nie wiem dlaczego. Żeby żaden kontent was nie omijał, filmy są codziennie o 14:00, a i żeby nie było...
Jawora jakoś nie oglądam za często, ale odcinek mi się podoba. Było tak kolorowo. Mamy limit finansowy. 200 zł. A, coś powiem na końcu jeszcze. Złotych. No przecież ja nic nie kupię za 200 zł. Nawet 200... kosztuje 200 zł. Musisz to jakoś... No, nawet powyżej 200 może kosztować. Raz widziałem jak... To było tak, że gościu spał, miał takie zadanie od Decathlonu, żeby pojechać w góry lub nad morze i miał tam namiot za 1299 zł. To jest taki rodzinny, którym możesz normalnie się wyprostować i możesz normalnie chodzić w domu i masz dwa przedsionki dla dzieci i dla rodziny. Został też gazownik i to, tam było sporo rzeczy, powyżej 2000 można to liczyć. Nie wiem, może ktoś to policzy. Poradzić. Jeżeli chodzi o kemping, to będziemy go rozkładać naprzeciwko siebie. Ola wie gdzie. Także my spotykamy się w lesie. Czas, start. No i 3 godziny właśnie lecą. Do powodzenia. Witam was już z mojej kamery. Ja ogólnie nie zgadzałam się totalnie na taki odcinek. Ja nie wiem, jak przetrwać w lesie. Ja nigdy nie rozstawiałam namiotu. Ja miałam nawet problem, żeby rozstawić. Ja też nie. Ja będę, myślę, że w tym tygodniu, tylko tak prywatnie, będę robił to po raz pierwszy. Albo i nie. To zależy od pogody. Tipi, takie instrukcje obsługi, to będzie jedna wielka komedia, a nie przetrwanie. No ale dostaliśmy zadanie, więc trzeba je zrealizować. Najpierw pojedziemy do Auchan. Wydaje mi się, że tam dostaniemy jakiś namiot, więc na pewno będziemy mieć dach nad głową. Kupimy najwyżej jakąś matę, żeby było miękko i śpiwór, jeżeli uda nam się... Powiem tak, ja ten fragment z... ten, co jeśli uciąłem, to... No dlatego, że tam była jakaś reklama. Coś takiego kupić, ale jestem ciekawa, czy to się zmieści w limicie 200 zł, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ile kosztuje nawet namiot. Namiot może kosztować powyżej 200 zł, a śpiwór kosztuje, jak taki którego ja patrzyłem, to kosztuje chyba 167 zł, a to jest taki letni. Ekstremalny kosztuje może powyżej 1000, za taki, można zapłacić powyżej 1000. Ja kupimy taki mały dziecięcy i się jakoś w niego wciśniemy. Więc tak, moi kochani, jedziemy najpierw do sklepu. Namiot będziemy mieli ogromny. W Decathlonie jest coś takiego jak Decathlon Rent. Wynajmiemy tam sobie namiot, on kosztuje chyba 30 czy 40 zł, także będziemy mieli mnóstwo budżetu. Kupimy sobie jakiś śpiwór, kupimy jakieś jedzenie, musimy to wszystko zrobić jak najszybciej i lecieć do lasu i znaleźć oczywiście jakiś prowiant w lesie. Mam nadzieję, że jakąś porzeczkę czy coś takiego uda nam się znaleźć, bo za to też jest dodatkowy punkt. Ale, powiem tak, teraz Jawor, że jak on jest jesteś doświadczony, to wtedy nie musisz używać książki. Jeśli nie dasz się na owocach ani na jakichś przysmakach leśnych, to lepiej nic nie jedz. Tak na wszelki wypadek polecam. Ciekawie jak... Mieć jakiś leksykon w lasu, co tam można zjeść, czy nie. Potem są zdjęcia i można sobie to skojarzyć z tym, bo jestem zerokowiec. Ola sobie poradzi. Dojechaliśmy już na miejsce, ale w trakcie jazdy stwierdziłam, że zmienię trochę moją strategię i najpierw kupię sobie coś do jedzenia, bo będę miała potem taki ostateczny limit, jaki mogę wykorzystać na namiot. Dlatego najpierw idziemy szukać czegoś, na czym będę mogła podgrzać sobie jedzenie. Ale mam pytanie, czy zostanę od tego roku jeszcze grilla? Nie, nic takiego nie będzie. Nie, dobra, to dziękuję bardzo. Lipa ogólnie jest. Myślałam, że uda mi się znaleźć takiego przenośnego, takiego małego grilla, ale niestety w Auchan takiego nie ma. Tutaj obok jest Leroy Merlin, dlatego właśnie tam się wybieram. Mam nadzieję, że tam coś takiego znajdę, a jeżeli tam nie będzie, no to nie mam pojęcia, co ja będę jadał w dzisiejszym odcinku. Jest i nasz Decathlon. Mam pytanie, podobno jest takie jak wypożyczalnia u was, że można wynająć namiot i tak dalej. Gdzie ty się ogarnia? Przez stronę internetową. Przez stronę internetową, tylko i wyłącznie. I wtedy odbiera. A ona się odbiera sprzęt. Okej, okay, dobra, dzięki. To już wiemy, jak ogarnąć nasz namiot. Zobaczmy, czy jest dużo wypełniania. Patrzcie, jaki duży wybór namiotów mamy. Ja, ale sztos. I każdy jest po 30-45 zł. My weźmiemy taki ładny. To on akurat Jawor płaci za wypożyczenie, nie za kupienie, bo zakup tego jest trochę droższy, ale tak to masz własny namiot i nie musisz... Jeśli jeszcze ktoś idzie tylko na raz, na tylko jakiś... Chodził raz na jakiś czas, chce pójść na pod namiot, to można zapłacić właśnie 20 zł i 40, ale tak to trzeba mieszkać daleko Decathlonu. Ja takiej opcji nie mam właśnie i ja musiałem sobie zamówić. Zrozumiałem tak specjalnie teraz. A tego wam właściwie może wam nie powiem. Zobaczycie dopiero możliwe, że za rok. Ale nie drogi. Tak teraz patrzę, to nie takie proste, bo... Nie patrz. Ale nie drogi. Tak teraz patrzę, to... Mam jak muzyczka, tak w jakimś
w jakimś salonie czy co. Nie takie proste, bo większość namiotów jest porezerwowanych. Chciałem taki dwupokojowy sobie wziąć, to w ogóle byłby sztos. Widzę, ja mam duży problem. Dzisiaj jak to nagrywamy jest 8 listopada i na jaki namiot nie wejdę, to nie mogę 8 listopada kliknąć, tylko od 10 mogę ten namiot w ogóle wynająć. Ale lipa! Czemu tak jest? Na każdym namiocie! Bez kitu, na każdej rzeczy tak jest, to nie wynajmiemy sobie namiotu. I teraz mój plan poszedł. No dobra, idziemy szukać. Jeśli namiotu nie można zdobyć, to można zrobić, jak powiedział Mateusz w wczorajszym materiale, jeśli oglądaliście, albo to będzie już później, no to po jakimś dniu, no to tam powiedział, że trzeba, można zrobić sobie szałas z gałęzi liści i patyków. Weź wtedy jakiegoś dachu nad głową, żeby go kupić, a nie wynająć. Okej, znalazłem namioty na sprzedaż. Najtańszy namiot jest za 139 zł. No i... O, 139 zł, ale... Ja akurat kupiłem taki specjalny, nie powiem jaki. Siedzi dopiero za rok i ja wam to wytłumaczę, jaki ja konkretnie kupiłem. Chyba taki też będę musiał wziąć. Nic nie ma innego, biorę ten namiot za 140 zł. Czyli zostało mi 60 zł budżetu. Jaki to jest firmy? To nie powiem też, bo zapomniałem. Tu na całą resztę. Śpiwory to w ogóle są po 130, 180. Akurat to mówiłem, to może kosztować coś około 200 zł, około, ale nie powyżej. No punkcie za ciepłe spanie. W tym momencie muszę całkowicie zmienić swój game plan. Mam zupełnie inny budżet niż się spodziewałem. Przeanalizujmy to sobie. Ciepłe spanie, miękkie spanie. Idziemy do Pepco. Ogrzanie się w zimny wieczór to ogarniemy na miejscu, tylko potrzebujemy jakiś nóż. Ciepły posiłek to też ogarniemy na miejscu lajtowo. Czyli tak naprawdę ciepłe, miękkie spanie, no i jakieś jedzenie. A resztę ogarniemy. Mamy 60 zł. Mam nadzieję, że za te pieniądze uda się coś ogarnąć. Kurde, no. Fajna ta wypożyczalnia, ale szkoda, że z momentu na moment trzeba dwa dni wyprzedzenia mieć, żeby coś w ogóle tu wynająć. Gdybym wiedział, że tak będzie, to bym trochę inaczej to zaplanował sobie od początku, no ale nic. Mamy to. Znalazłem grilla jednorazowego, idziemy do kasy. Jest coś jakiego. W sklepie to może kosztować chyba około 8-10 zł. No, raz widziałem, że kosztowało chyba raz 11. To zależy jakim sklepie, osiedlowym, czy to jest gdzieś dalej. I wracamy do Auchan, żeby kupić coś do jedzenia. Kupię chyba jakąś kiełbaskę, może jakąś bułeczkę, zobacz co będzie. No i wtedy będziemy szukać namiotu. Grill kosztował 9 zł, czyli zostało mi jeszcze 191 zł, czyli całkiem sporo. Bierzemy kiełbaskę, bierzemy ketchup i bułki. I oprócz tego weźmiemy też wodę, no bo nie można się przecież odwodnić. Wydaje mi się, że zakupy spożywcze mam już zrobione, ciepły posiłek będę miała. Teraz musimy poszukać namiotu. Mam nadzieję, że coś znajdziemy, no bo mimo wszystko teraz już jest okres zimowy, są świąteczne rzeczy w sklepach. Może być ciężko, żeby coś takiego znaleźć. Pani poinformowała mnie, że niestety namiotów już nie ma, dlatego wzięłam jeszcze zapałki, żeby rozpalić mojego grilla i idziemy do kolejnego sklepu szukać jakiegoś namiotu. Zakupy spożywcze wyszły mi 19 zł. Miałem upatrzoną taką fajną podstawkę na ognisko. Plan był taki, że rozpalę ogień, postawię tą podstawkę, na to położę fajnie przyprawione piersi, zrobię pyszny obiadek. No niestety przez nasz budżet pozostaje nam kiełbasa. Wziąłem jedną kiełbasę na wagę za 3,45. Zjemy ją sobie z musztardą i z ketchupem. Do tego biorę oczywiście bułę, najtańszą jaka jest. I to tyle, jeżeli chodzi o prowiant. Teraz musimy wziąć jakieś rzeczy do przetrwania w ogóle. Jedną z nich jest siekiera, bo musimy jakoś rozpalić ognisko i sobie połupać drewno. Kolejną rzeczą jest nożyk. Teraz musimy znaleźć jakąś rozpałkę, tylko na pewno nie pomaga nam fakt, że jest listopad. I że w sklepach już raczej takich rzeczy ogniskowych typowo nie ma, no ale mam nadzieję, że coś znajdziemy. Dobra, mamy to. Bierzemy zapałki. Taką rozpałkę, bo jest tania. No i muszę jeszcze wziąć taką. Ona kosztuje aż 5 zł. Nie wiem ile mam w tym koszyku. Na 100% 6 dych nie przekroczyłem, aczkolwiek chciałem jeszcze kupić ten koc, nie? No ale nic, nie ma co smutać, jest jak jest, mogło być gorzej. Idziemy teraz po talerzyki, takie papierowe talerzyki. O takie tacki mi chodziło. Wykorzystamy je nie tylko jako talerz do naszego jedzenia. Równie dobrze mogłeś wziąć siekierę, rozsłupać za jakieś drzewo i normalnie na to sobie postawić. Tylko mówię, wymyśliłem coś takiego. Ale też jako podpałkę. Myślę, że tutaj to jest wszystko. Idziemy do kasy zobaczyć, ile tutaj w ogóle pieniędzy zapakowałem. Czy mamy szansę jeszcze kupić Pepco coś ciepłego? Podjechaliśmy właśnie pod Decathlon i mam nadzieję, że tutaj znajdę namiot, bo wydaje mi się, że w takim sportowym sklepie namioty są przez cały rok, a nie tylko sezonowo. Znalazłem śpiwór, kosztuje on 45 zł, ale jest on przystosowany do spania w około 20 stopniach. Jest troszkę zimniej teraz, no ale mimo wszystko jest to tani śpiwór, dlatego go biorę. Kolejną rzeczą, którą znalazłem, jest taka karimata, która pozwoli mi zrobić miękkie łóżeczko, dlatego też biorę. I zostało mi 102 zł. Mam nadzieję, że znajdę jakiś namiot do tej ceny. Jak nie, to będę załamana. Najtańszy taki namiot, który trzeba było samemu składać, kosztował 139 zł. I znalazłam coś
takiego. Jest to w takiej okrągłej torbie. Jest to taki namiot, który się sam rozkłada, w sensie takim, że nie trzeba wkładać żadnych patyków, ani... Tak, to jest ten namiot, jak dobrze pamiętam, to jest ten namiot, którego się używa na plaży. Taki, no, grudka, czy tak, żeby sobie po lato posiedzieć w cienie. Miło, a nie tak, żeby sobie można przy nim spać. Jest tylko po prostu, on się sam rozkłada i kosztuje 99 zł, czyli zostało mi jeszcze 2 zł do wykorzystania, więc mieściłam się w limicie, biorę ten namiot, biorę matę, biorę śpiwór i idziemy do lasu. Jest Lipa Fest. Nie dość, że wydałem 51 zł, to jeszcze spotkałem wujka, który mnie zagadał. W sensie fajnie, bo dawno go nie widziałem, ale zagadał mnie i straciłem z 15 minut. Idziemy szybko do Pepko zobaczyć jakiś kod za 8-9 zł, jakimś cudem dostaniemy. Jak nie, no to jedziemy już na miejsce docelowe, idziemy do lasu i tam się dopiero zacznie zabawa. No niestety Pepko mi nie pomogło. Punkt za miękkie spanie i ciepłe spanie już mogę sobie odliczyć na pewno. Wszystko niestety w tym filmie się nie układa. Mam nadzieję, że finał będzie spoko. Została już tylko godzina 40. My do naszego punktu docelowego mamy jakieś 10 minut. Myślałem, że wszystko załatwię szybciej, taniej, sprawniej, miało być dużo więcej rzeczy. Miałem wszystkie punkty zaliczyć, no ale jest jak jest. Jedziemy do lasu narobić hałasu, moi drodzy widzowie. Rozmawiałem właśnie z Olą, też jest w drodze do lasu, także będziemy podobnie czasowo. Cieszę się, bo myślałem, że będę później. Tak naprawdę finał wszystko zweryfikuje, moi drodzy. Zobaczymy, kto jest lepszym harcerzem, kto by lepiej wytrzymał w survivalu, no i kto rozsądniej wydał pieniądze. Dojechaliśmy o dziwo jako pierwsi. Nasz kamping będziemy rozstawiać tutaj. Ja gdzieś tu, Ola gdzieś tam. Jest to idealny teren, bo jest akurat trawka i jest tam kilka drzewek. Tu natomiast jest wielki las. Półtorej godziny, zaczynamy działać. Pierwsze co rozstawimy, to oczywiście nasz namiot. Teraz pytanie, jak ciężkie to jest do ogarnięcia? O, i akurat zobaczcie, kto podjechał. Tam w oddali stoi pani Aleksandra. Pójdziemy do niej, bo ja potrzebuję statyw do kamery, żeby wam nagrywać, jak rozstawiam wszystko. Swoją drogą super buty założyłem do tego odcinka. Dojechałam już na miejsce, ale nie pokazałam wam rachunku z Decathlonu, żeby potwierdzić, że na pewno tyle zapłaciłam. W Decathlonie zapłaciłam 170 zł. Jak poszły zakupy? Super. Ty, no trochę obkupiona jest. No ja idę na biwak, normalnie. Ty, nie mogę zdjąć lepszego miejsca na ten odcinek, za czekiem buty białe. Spoko, nie jesteś sama. Kupujesz mi buty za ten odcinek. Ja się rozstawiam tutaj, ty się rozstawiasz gdzieś obok. Gdzie ty masz jakiś namiot czy coś? Zaraz, zobacz, rozstaw mi statyw, to zobaczysz, gdzie mam namiot. Mój namiot też jest wielki i jest do niego instrukcja obsługi, ale prawdziwy survivalista tego nie potrzebuje, ja to mogę podrzeć. Ja nie będę z tego korzystał w ogóle. Rozkładam mój namiot. Muszę... Nie. Jak ktoś nie zna się w ogóle na rozkładaniu namiotów, lepiej sobie instrukcję sprawdzić, albo sobie obejrzeć wcześniej jakiś materiał związany z tym namiotem. Bo normalnie będziecie to składać możliwe, że tylko powyżej godziny. Po prostu tak mówię. Jakby ktoś chciał po prostu następnym razem mieć taki challenge. Mógł na przykład jechać samochodem, odpalić ten filmik i po prostu patrzył, jak się to rozkłada. Proste. Ale są też tacy, którzy robią tak. No, każdy lubi kto co lubi. Ja na przykład wolałbym instrukcję sprawdzić. Przygotować dużo miejsca, bo ten namiot jest ogromny. Uwaga, uwaga! Ta-da! Jest mój namiot rozłożony! Ty se jaja robisz? No nie. Serio? Patrz na ten namiot! A gdzie masz prąd? Jak masz zamiar spać? Normalnie, zobaczysz wszystko. Otwarta będziesz? Zobaczysz wszystko, tu będzie dobrze wszystko. Szczerze mówiąc, nie spojrzałam, że nie ma frontu. Myślałam, że jest. Ja się już rozbieram, jest tak gorąco. Miękkie łóżeczko, proszę bardzo, tutaj. Łóżeczko rozłożone. Zobaczcie, jak to spoko wygląda, jestem w szoku. I oczywiście mój śpiwór, jakby było mi zimno, to sobie wyciągam już. Związałam włosy, bo jesteśmy oczywiście w lesie i tutaj jest survival. I ja już sobie siedzę. No ja mam lepszy namiot na pewno, moi kochani widzowie. To prawda, ja mam bardziej taki doświadczony. Dzięki temu będzie mógł spać, bo jest bardziej taki, że ma więcej stopni wytrzyma. Dobra, po co ja podarłem tą instrukcję? Ja też się nad tym, Jaworze, zastanawiam. Ja też się nad tym zastanawiam. Chciał być mądry. To nie jest takie proste, jak mi się wydawało. Co tu się... No to nie jest łatwe rozkładać namiot. Można obejrzeć, jak powiedziałem, materiał, albo można właśnie sprawdzić instrukcję obsługi. Ale po... Tak jak klocki Lego, kawałki po kawałeczku. Kawałek po kawałeczku. Co się dzieje na tej instrukcji w ogóle? Dobra, mam jakiś badyl. Muszę drugi taki badyl złożyć. Dobra, już wiem, jak to działa. Żadna instrukcja mi nie będzie potrzebna. Szkielet mojego nam... Szkielet mojego namiotu stał, już nie stoi, ale zaraz będzie stał, widzowie. Teraz tak, po cholerę jest to? A, bo ja te patyki tu powinienem włożyć, ale zrąbałem. Dobra, ja już ogarniam, o co chodzi.
bo ci idzie to rozkładanie. Dobra, nie narzekaj, tak? Ja nie kupiłem na łatwiznę. Ja chciałam kupić ten, identyczny jak ty. A czemu nie kupiłaś? Nie starczyło mi pieniędzy. Teraz tak, nakładamy tą powłokę. Nie wiem jak to złożyć do końca. Po to chyba jest instrukcja, wiesz? Instrukcja jest podarta. Ja coś czuję, że ty się nie zmieścisz w tym limicie czasowym. Możesz mnie hejtować? Namiot, nie wiem. Kto wymyślił namioty? Logicznie. Ja. Nie można było to zbudować. Dobra, widzę, zaraz będzie stało. No, ciekawe. Dobra, teraz stawiamy to na nogi. A co się dzieje teraz? Magia się dzieje. Cała konstrukcja idzie w górę. A przypadkiem to nie... to na dole nie powinno tutaj... To nie powinien ten patyl właśnie wejść w te niebieskie, a nie na zewnątrz, bo tutaj trzeba ułożyć co innego. Ja się nie znam, ale się dokurtam. Nie wygląda jakby szło w górę. Jak można tyle składać namiot? No robią takie badziewne namioty w dzisiejszych czasach. Za moich czasów to namioty się same składały. Albo mogłeś, chłopie, pójść do lasu, zrobić sobie szałas. Ty pierwszy wiek, technologia. Ej, ale czy są takie namioty z puszki? Jak namioty z puszki? Na filmach kiedyś widziałam taki namiot, że otwierasz puszkę, puszczasz ją i się rozkłada namiot. Czy to jest prawda, widzowie? Możecie dać znać w komentarzu, bo wydaje mi się, że coś takiego może istnieć. Coś z tego już jest, nie? No tak trochę. Czego ty tam szukasz? No kaczyki przyczepiam. Aha. Okej, teraz trzeba to jakoś postawić. Pomóc ci? Ty z jednej strony wbije się z drugiej? No właśnie tam wypadł kaczyk, nie jeden. Tak. Źle to zmontowałem. Tu jest jedno wejście. A tam jest drugie. A drugie jest z drugiej strony. Ale kicha z makiem. Patrzcie to! Otwierasz, a tu dupa! Wejście od drugiej strony! Rozkładasz teraz to? No muszę! Jezu, no nie no! Została mi równo godzina, ja się nie wyrobię! Dodatkowe 5 punktów dla mnie za pomoc! Ta 5 punktów, jak łącznie jest chyba 7 punktów do zdobycia! Dziękuję ci bardzo za pomoc, ale widzowie, zobaczcie teraz jej namiot, a zobaczcie mój namiot, bo jest cieplutki, zamknięty. Tu proszę bardzo, o, wchodzimy sobie do środeczka. O, i w ten oto sposób jesteśmy w namiocie. Bailando. Idziemy teraz do lasu ogarnąć prowiant i jakieś patyki. Dobra, to ty se radź, ja idę do lasu. No ale jak, nie zostawisz to samo? Nie no, ja idę tylko tu naprzód gdzieś. No dobra, okej. Idę upolować jakąś zwierzynę. Paweł poszedł polować na zwierzynę, a ja powiem wam, że zrobiło mi się troszkę zimno, więc przykrywam się moim śpiworem chociaż trochę i wyciągam mojego grilla, bo teraz zrobimy sobie jedzonko. Ogólnie nie używałam nigdy takiego grilla, mam nadzieję, że sobie z nim poradzę. Mamy dwa problemy. Ola ma karimatę i Ola ma śpiwór, przez co ma dwa punkty przewagi. Dlatego naszą nadzieją jest znalezienie jakiegoś grzyba, żeby mieć prowiant. Nie muszę go jeść, ale ważne, żeby był. No i musimy znaleźć jakieś patyki. Odpalę malutkie ognisko, jest bardzo mokro, pada non-stop każdego dnia deszcz. Także na pewno nic się nie zapali. Ja oczywiście potem poczekam, aż ten ogień całkowicie przygaśnie. Ja go przygaszę, żeby nie było żadnej iskierki. Tylko teraz tak, grzyby. Jak się szuka grzybów? Chodziłem kiedyś z babcią na grzybobranie. No po prostu chodziło się wśród drzew i grzyby były, nie? Idziemy szukać, potem dopiero ogarniemy patyki. Hej ho, hej ho, tu lasu byś... Hej ho, tu lasu byś się szło. Wszystkiego. Szło, hej ho, hej ho. Przeczytałam instrukcję obsługi, wiem jak się tym obsługiwać, ale mimo wszystko poczekam na Pawła z odpaleniem, bo troszkę się boję. Tak się zacząłem zastanawiać, czy w ogóle o tej porze roku są grzyby? Dni i noc są coraz chłodniejsze, ale polskie lasy wciąż obfitują w grzyby. Grzyby, październik, listopad. Podgrzybki, gąski, kurki, kanio, pięki. Coś podobno powinniśmy znaleźć. Jest grzyby, ale to chyba trójak. Tak teraz pomyślałem, że jest tak randomowo w kółko chodzę i nie wiem gdzie jestem, mam nadzieję, że się nie zgubiłeś. Nie odnajdę w ogóle. Problem jest, bo są same liście dookoła. Nie ma grzybów. Nie no, przecież nie będę tam szedł w te szuwary. Wyczytałem, że podobno powinienem szukać grzybów w lasach iglastych. A ja jestem w lesie liściastym. Także tutaj grzyba raczej nie znajdę o tej porze roku. Ooo! Może jest jakiś grzybiarz, nie znajmie, poprawię w komentarzu. Pierwszą lepszą rzecz na Google kliknąłem. Ale mimo wszystko bardziej ufam tej rzeczy niż sobie. Grzybki, grzybki. Ogólnie zostało nam 47 minut do końca, a Pawła dalej nie ma. Nie wiem, czy on zaginął w tym lesie, czy o co chodzi, ale go nawet nie widzę, ani nie słyszę. Chodzę już 20 minut, nie mogę znaleźć grzybów. I nie mogę też na to więcej czasu tracić, bo jeszcze trzeba odpalić ognisko. Ale... Znalazłem rozwaloną kapustę, czy to się liczy? Ja wezmę liścia. Proszę bardzo, jeszcze świeża jest. Jest prowiant z lasu, jest prowiant z lasu. Nikt mi nie powie, że nie jest. Ja nie wiem, kto rzuca... Jedz warzywa do lasu.
Grzybów nie ma. Ja nie wiem, co to jest za las. Może to jakiś sztuczny las jest po prostu. Co ty znalazłeś za prowiant? Dziewczyno! Chciałabyś takie jedzenie jak ja mam. Ty masz liścia jednego. To nie jest liść. To jest wyżej niż liść. To jest kapusta. Dziewczyno, ja sobie sałatkę mogę zrobić. Co ty masz? Grilla. I chcesz, żebym się zaliczył jako źródło ciepła? Oczywiście, że tak. Ale wtedy moją kapustę też zaliczamy. No tak. Jako prowiant znaleziony w lesie. Dobra, widzę, to mamy punkt więcej. Trochę naciągany. Idziemy teraz po drewno. No teraz tak, moi kochani. Sorry, że tak macham do was siekierą. Bardzo ważna rzecz. Jeżeli robicie gdzieś sobie ognisko, to po pierwsze sprawdźcie, czy to jest legalne. Ja nie wiem, czy to jest legalne. Właśnie. To dobrze, że powiedziałeś. Bo nie wszędzie jest, właśnie jak powiedziałem wcześniej, nielegalne. Trzeba zapytać się leśnika, gdzie można konkretnie palić, a gdzie nie można. Być może robię to nielegalnie, ale zrobię to w wyznaczonych miejscach. Przez leśnika albo przez wyznaczone na tego miejscach. Takie malutkie. Nie w lesie, tylko obok lasu i jest bardzo mokro. Nigdy nie róbcie ogniska przy lesie, jak jest sucho. I kolejna sprawa, nigdy nie zrywajcie gałęzi z drzew. Zbierajcie to te, prawda. Które są na... To prawda. Ziemi. A zobaczcie, tu na przykład jest gałęź na ziemi. Gałęzie na ziemi trzeba zbierać. A jeśli na przykład z gałęzi jeszcze można wyrwać to, jak powiedział Mateusz, można wyrwać za pomocą kory brzozowej, można zrobić sobie fajną rozpałkę. Tylko trzeba tę skórkę ściągnąć z tego. Ja ją biorę, idę dalej. Jak będą jakieś większe, to mam po to siekierę, żeby sobie je posiekać. Ale ogólnie teraz sobie uświadomiłem, że bez sensu wydałem 25 zł na tą siekierę. Mogę kupić coś innego. No ale nic, jest już jak jest. O, proszę bardzo, jaki wielki badel na ziemi. No i cyk! Myślę, że tyle patyków mi wystarczy. Próbujemy odpalić mojego grilla. Nie jest dobrze, pali się. Dobra, przygotowuję swoje kiełbaski. To się chyba jednak nie podpaliło do końca. Jak ci idzie? No tak kijowo trochę. No właśnie widzę, że kijowo. Nie wiem, czy to tak powinno być. Pomóc ci za to, że mi pomogłaś? Ty masz taką wielką podpałkę. No a jak? Ale tak lekko, tylko daj to. Nie, lekko, Paweł. No i podpal. Dobra, pali się. Dobra, widzowie, jest ciepło. Mogę kłaść swoją kiełbaskę. Mam nadzieję, że ona się zrobi. Moje kiełbaski się tutaj już smażą. Zostały nam tylko 33 minuty, więc bardzo mało czasu. Czas się wziąć za rozpalanie naszego ogniska. Połamiemy sobie trochę patyków. Nasze miejsce na ognisku jest już gotowe. Tak to się prezentuje. Bierzemy naszą podpałkę. Cofnij. Nasze miejsce na ognisku jest już gotowe. Tak to się... Źle. Ja bym powiedział tak, że najpierw zanim w ogóle rozpalicie tutaj ognisko, to powinniście się pozbyć w ogóle wszystkiego, co jest łatwe do rozpalenia. Trzeba byłoby na przykład jakimiś kamieniami albo żeby rozdzielić, żeby nie zbył się pożar. Tak po prostu mówię na przykład kłodowo, że na przykład tutaj dookoła żabor powinien coś tą trawę na przykład wyrwać z ziemi i się przystawić, żeby po prostu nie dało się po prostu podpalić. Bo tak to jest bardzo łatwo się można podpalić. To jest łatwe do podpalenia i przez to można podpalić to. Po prostu. Prezentuję. Bierzemy naszą podpałkę. W postaci oczywiście tego. Kurde, otwórz się. Dobra. Króciutko z tobą. S. Dobra, widzowie, tak to się prezentuje. Nie ma co robić za dużego ognia, tego nie będę podpalał. Raczej to wyjdzie, raczej to powinno się odpalić. Będzie akurat takie malutkie, znaczy to jest moja dłoń. Także idealnie. Ogólnie tak o w lesie nie można robić sobie ogniska, właśnie wyczytałem. No, nie można. Daj wodę. Widzowie, zaliczamy ogień. Ja to gaszę, bo to jest nielegalne. Nie róbcie tego w domu, a raczej nie róbcie tego w lesie. Odcinek... Znaczy, można robić to w wyznaczonych miejscach albo wyznaczonych przez leśnika. Można zapytać się pana leśnika, czego, gdzie możemy konkretnie zrobić sobie taki mały biwak. I on tak to nam wyznaczy własne miejsce i tak to powie nam, gdzie możemy to robić, a gdzie nie. Albo wyznaczone do tego miejsca, jak powiedziałem. I są takie wyznaczone miejsca w lesie, w których można sobie koło tego zrobić sobie małe ognisko i można sobie robić kiełbaski. I tu jest akurat legalnie wtedy. A nie wolno robić tak właśnie. To trzeba mieć zgodę leśniczego. Po prostu. Dzięki, moi kochani, ale nie ma co ryzykować. Jak jest zakaz, no to jest zakaz. Ognisko zgaszone. Ola też gasi. Ale jedną kiełbaskę mam. Jedną kiełbaskę masz zrobioną. Tak. Ola też już zgasiła. Zaraz to będziemy oczywiście wszystko ogarniać. Ja mogę jeść.
Tak, możesz zjeść, no zaliczamy ci ten ciepły posiłek. No i tak przegrałem. Jakby zrobiłbym sobie tą kiełbaskę lajtową. Widzieliście, jak to się ładnie już odpalało. Ale tak jak mówię, jak jest zakaz, no to jest zakaz, nie ma co. Jak zostawicie 50 tysięcy łap w górę, to... Pasuje kiełbaka. Jak zostawicie 50 tysięcy łap w górę, to znajdziemy miejsce, gdzie jest legalne ognisko, gdzie legalnie będziemy mogli rozstawić kemping i przetrwamy w tym noc. Tylko jak będzie trochę cieplej. Pokaż. No taka jeszcze pół surowa ci wyszła. No. Ale zobaczcie, je, dziewczyna. Jestem głodna. Zostało 25 minut naszego challenge'u. Coś jeszcze będziesz robić? Mhm. Więc tak, podsumowujmy. Dach nad głową obydwoje mamy, czyli jest punkt. Ciepłe spanie. No ty masz ciepłe spanie. Ja nie mam. Nie masz nic? Nie mam. Zostało ci tyle pieniędzy i nie masz? Ja... Przecież kupiłem namiot za 140, siekiera 25 jeszcze. No. Także miękkie spanie ty też masz kolejny punkt. Ogrzanie się w zimny wieczór, no możemy obydwu nam zaliczyć. Zgasiliśmy oczywiście, no ale możemy zaliczyć. Ciepły posiłek zaliczamy tobie. Jedzenie zdobyte w lesie zaliczamy mi. No ja mam 3 punkty, ty masz 5 punktów. Także czy wygląd musi oceniać Instagram? No nie musi, bo i tak wygrałaś. A tak się bałam, że nie dam rady w ogóle nic zrobić. No ja, moi kochani, myślałem, że ten odcinek wyjdzie mi lepiej. Dam. Go Daily zazwyczaj jest, że są spontaniczne odcinki tego typu, trzeba bardziej organizować. To było dosłownie na takiej zasadzie, że ja wczoraj sobie pomyślałem, ale fajnie by było coś takiego zrobić właśnie z... No to jest fajny, to jest fantastyczny pomysł, tylko trzeba najpierw się zaplanować to wcześniej i sprawdzić pewne informacje. Z lasem związanego, w sensie, wiecie, z jakimś takim kempingiem czy coś takiego. I tak właśnie podczas tego daily zazwyczaj jest, że są spontaniczne pomysły bez jakiejś tam organizacji. Dlatego takie błędy niestety mogą się wkraczać. Daily, no to jeśli robi się daily, to w ogóle trzeba, jeśli robisz jakiś content jednego dnia inny, to musisz drugiego dnia już być przygotowany z informacjami. A zapisuję teraz subskrybentów oczywiście. Jeżeli ktoś nie wie, o co z tym chodzi, to już wam tłumaczę. Każdego dnia daily zapisujemy 5 subskrybentów, następnie wrzucamy ich do tej maszyny. Raz w tygodniu jedna osoba stąd wygrywa nagrodę za kilkaset złotych. Następnie reszta, która nic nie wygrała, trafia do pudełka, gdzie na końcu daily wybiorę jedną osobę, której przywiozę iPhone'a 13. Także warto subskrybować. Zapraszam też na nasze Instagramy. Filmy są codziennie o 4. I z tym przyjemnością mogę zakończyć ten wspaniały odcinek. Dziękuję, że byliście ze mną 32 minuty. Tak to jest na montażu, ale możliwe, znaczy tutaj na OBS-ie, ale możliwe, że jest dłużej. Dlatego do następnego, moi drodzy. Jak następny chcecie, no się chciałem powiedzieć, to, że wam powiem to na końcu, to chcę, żebyście powiedzieli, jaki kolejny odcinek mam obejrzeć. Jakiego twórcy internetowego. Czy jakiegoś sławnego twórcy, czy jakiegoś streamera, czy tego. Po prostu napiszcie w komentarzu, jeśli będzie to będzie fajny chłop, albo nie związany z lasem, taki fajny challenge, Freeza, albo czy cokolwiek, to po prostu chętnie to przyjmę. Dlatego dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia.